podlewa najczęściej, tak? Żeby skończyć dzieła, najlepiej jeszcze, to nie jest film instruktażowy, żeby to było jasne. Dawno nie wykładał. Chłopaki, teraz tak, zobaczcie czas rozpoczęcia zdarzenia i jak szybko się auto pali. Zaraz będziecie mniej więcej widzieli efekt. Jak zostało zapoczątkowane zdarzenie, widzieliście. Czyli sprawca... Gdzie jest sprawca? Tu jest. Nazwisko. Podlał? Podlał, podpalił. Po przekątnej zostawił sobie uchylone drzwi, żeby świeże powietrze dochodziło, żeby porządnie się rozpaliło. Tutaj wybił szybę, żeby dojść do środka. I teraz słuchajcie, no generalnie wnętrze wygląda równomiernie. Kwestia jest zwrócenie uwagi na parę szczegółów. Zwróćcie uwagę na słupki, tak, które nie są uszkodzone w wyniku działania ognia. Tak. One oczywiście od góry dostały temperaturę, bo fajnie, że nam się uszczelki nie posklejały, ale możemy zobaczyć, że one były osłonięte w czasie pożaru. Jak przejdziecie z tamtej strony, zwróćcie uwagę, jak wygląda tamten słupek i drzwi, bo tamte drzwi były uchylone. One są wypalone w sposób kierunkowy. My po akcji co zrobimy? Wdykniemy drzwiami, tak? Pozamykamy je i się kończy sprawa. Jeszcze najlepiej, jak pozbieramy wszystko w koło i wrócimy do środka. Zobaczcie. Tu jak zobaczycie słupek, on jest cały wygrzany, wypalony. My zaczynamy. Grupa oględzinowa przyjeżdża sobie ustalić, co tu się wydarzyło i mają tak pozamykane drzwi. Wszystkie. Natomiast po uchyleniu ich widzimy, że tu cała góra jest wypalona. Tak? Czyli ogień sobie tędy wychodzi. Tu jest całe, bo to było najdalej wysunięte miejsce. Natomiast tu jest całkowicie wypalone. Jest duży kontrast. Teraz tak. Co jest jeszcze istotne? Była wybita szyba. Słuchajcie, są fragmenty szkła, które są nieokopcone. Bo szyba została wybita. Natomiast te szyby, które mamy, o, tego typu, to jest warstwowa, ale tu byśmy... Pod nogami z tyłu leżą. Tu masz taką dużą na siedzeniu. Tu jest, o. Czyli zobaczcie, jest różnica. To, że one są identycznie, dostały temperatury, tylko jakie są przełamania. Ta jest cała spękana i okopcona, czyli siedziała w oknie tak długo, aż nie dostała temperatury i pękła w wyniku działania temperatury, ewentualnie działania wody, bo duży szok termiczny i dlatego tak wygląda. Te przełomy są ostro zakończone. Natomiast ta była wcześniej wybita, to był kawałek, który się wygrzał i zobaczcie, jaki on jest gładki. On ma te przełamania zupełnie inne i ten fragment jest nieokopcony. To też świadczy o tym, że szyba wpadła do środka, jest na dnie i teraz nie dostała w ogóle temperatury i działania ognia. W tym miejscu na piance, jakby któryś z was sobie tu przeszukał, to pytanie teraz, czy znajdziemy tutaj pozostałości benzyny? Myślę, że tak, że to wsiąkło tam. Na pewno tak. Czyli jeżeli sobie poukładamy, jak sprawca zadziałał,
to w tym momencie będziemy wiedzieli, że tu w tym miejscu, jeżeli wytniemy kawałek tej pianki, technik sobie do słoika zapakuje i pójdzie to na chemię, to na 100% będzie miał wykazaną etylinę silnikową. Więc to są te najważniejsze punkty, które o tym świadczą. Okay. Już się wypaliło? No. Za krótko się wypaliło. Auto ma wypalone powierzchnie lakierowane w taki sposób jak na dachu, czyli są równomiernie, przechodzą płynnie w obszar lakierowany, to widać, że to działanie tutaj temperatury było spowodowane tylko czymś od środka, czy działaniem takim cudnym. Natomiast jak jest polana maska, to te wypalenia, tu wyjątkowo dobrze lakier położony, te wypalenia odcinają się bardzo wyraźnie. Widać wtedy też na, tak jak jest blacha wygrzana, jak gdyby takie smugi zacieków benzyny. To też na ugaszonym pojeździe, jak jest polany wodą, jak to zacznie trochę korodować, to bardzo ładnie widać efekt i można również odczytać, że tu było działanie jak gdyby jakieś cieczy, tak? Miejscowo działała temperatura. Czyli słuchajcie, głównie tak, zwróćcie uwagę, czy pojazd miał zamknięte czy otwarte drzwi, to będzie widać na pozostałościach czystego lakieru od wewnątrz. Jeżeli miał uchylone, no to te ślady oczywiście też były zamknięte. Zobaczcie, jak się ładnie odcina, nie? Czyli przylegały drzwi szczelnie, były zamknięte. Jak porównamy sobie z tamtymi drzwiami, jest różnica, tak? Czyli mamy nadpalone i tu od środka również. A gdyby się to dłużej paliło, jakie są to samo, też widać. Widać. Powiem tak, jakbyśmy... Jeśli możemy... to szkło, tak samo by nie będzie osmolone w środku? Nie, nie będzie nie. Te, które zostały zbite. Tylko wcześniej. Szukajcie wtedy fragmentów tego szkła na podłodze w nocy, bo wlewa benzynę tu na podszywie i to spala. I to ładnie penetruje przez ścianę grodziową do środka, pęka szyba, wchodzi do środka i zaczyna się palić silnik. Tam te wszystkie osłony, przewody i tak dalej i jest załatwione. Widać też, że z przodu się zaczęło z uwagi na wypalenia foteli. Zobaczcie, jak są kontrasty wypalenia tej pianki. Od której strony, jak ona jest wyżarta przez ten ogień. Tam się zachowała z uwagi na to, że powietrze zimne wchodziło z tej strony. I tu by trzeba było odsłonić sobie wtedy to siedzisko i zobaczyć jeszcze ślady substancji, która była do podpału użyta.